Wyście wiedźmi. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówię. No macie problem z jakimś potworem. W czarnej my jesteśmy, a nie mamy problem. Nimpu! Us! Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja, a dzisiaj zapraszam was gorąco do obejrzenia kolejnego odcinku z serii Wiedźmin 3 Serce z Kamienia. Kontynuujemy naszą fascynującą przygodę na weselisku, gdzie robimy sobie niezłe jaja tutaj. Naprawdę, jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, to zobaczcie sobie, jeżeli chcecie pośmiać, przez 40 minut będziecie mieli naprawdę niezłą komedię, polecam wam gorąco, nie będziecie zawiedzeni. Na wstępie tego materiału prosiłem was o to, abyście już teraz zawili łapkę w górę pod tym filmem, żeby film się lepiej pozycjonował, bo to większa ilość moich widzów w ten sposób właśnie wspomożecie moją działalność. Z góry dziękuję. A teraz pogadajmy sobie tutaj z różnymi gośćmi weselnymi, bo możemy tutaj naprawdę poodwalać jeszcze niezłe jaja. A później pogadamy sobie z panem Lusterko. Dobra, chyba tutaj to do niej mam dogadać. Pokażę ci, jaki jestem. Prawdziwy żywy. Nie krępuj się. Czy oni mieli razem tańczyć? Co za czar, co za wdzięk. Dziękuję. No cóż, taniec wyglądał dość dziwnie. Ale wygląda to, że to chyba właśnie mogli tutaj zrobić. A co się tutaj odwala? Z kim tu mogę pogadać? Czekajcie, może mam wypić? No to zdrowie panów krasnoludów! Niech wam się brody w szprychy nie wkręcają! Niech się szczęści młodej parze! Niech płodzą dziadki i niech im się darzy! A krasnolud sobie coś podpala. No niezła impreza. Okej, wyjdźmy na zewnątrz. Faza Geraltowi weszła, ale szybko zeszła. Nie Geraltowi, przepraszam. Teraz jesteśmy w końcu Williamem. Nie Williamem, jesteśmy Witoldem. Co się tutaj odpierdziela? Można wam jakoś pomóc? Szani, moja kochana, nie uwierzysz, co się stało. Wydaje za mąż moją jedyną córkę. No to chciałam, żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni. Nie się domyślam. Panie, to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Nowigradu. Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina pana młodego ma nas za biedaków, ale przekonają się, jak bardzo się mylą. No chyba jednak się nie przekonają, bo połykacz przepadł jak kamień wodę. Bo kundel pana młodego go pogonił. Przeklęty diabeł. Dobrze go nazwali. Ale spokojnie, duszko. Przecież pan Wiedźmin tu jest. Może on nam pomoże. A więc piesek poszczuł tutaj. Zanim zacznę moje wiedźmińskie śledztwo, potrzebuję kilku wskazówek. Powiedzcie wszystko, co wiecie. No więc, połykacz ogni przybył tutaj koło południa. Zjadł drugie śniadanie i chciał się rozejrzeć. Wtedy ten okropny diabeł go zobaczył i zaczął ujadać jak obłąkany. Dlaczego? Pojęcia nie mam. Nie spodobał mu się i już. Może wyczuł, że to połykacz ogni, a każde zwierzę ognia się przecież boi, nie? Jakby się bał, to by chyba uciekł, a nie gonił. Ciekawe. To głupi pies i nigdy z nim nie wiadomo. Zerwał się z łańcucha i pogonił połykacza w las. Głupi i nie głupi, ale to pupilek naszego zięcia. Jak przepadnie, to będzie awantura. Dobra. Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin, to znaczy ja, znajdzie wam tego połykacza. To bardzo miłe, ale nikt nie wie, gdzie go szukać. Nie szkodzi. Wiedźmini, to znaczy my, mają swoje sposoby. No to jak wyglądał ten połykacz? Nosił taką charakterystyczną błazeńską czapkę. Po tym można go poznać. Znajdę. Okej. Dziękujemy. I trzymamy za słowo. Co ja się wpakowałem? Nie mam pojęcia, czy tutaj znajdę jakiegoś poszukiwacza. Na pewno sobie poradzisz? Tak do końca to jednak Wiedźminem nie jesteś. Ja poszukam tego magika. Ja, dobra? Tylko pamiętaj, nic mi nie pomagaj. Ach, to będzie przednia zabawa, ale muszę sam. Inaczej to się w ogóle nie liczy. Niech
będzie. Na twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa i poszedłbym tym tropem. A, dobra rada, tak zrobię. A, Shani, idziemy z Witoldem szukać połykacza. Jakbyśmy nie wrócili przed północą, to... Spokojnie, wrócicie. Wierzę w was. No to idziemy! Ahoj, przygodo! No dziwo, Shani wygląda dość zadowoloną. No ale cóż, dobra, mamy jakieś ślady. Piesek uciekł z budy. Pies wyrwał łańcuch ze ściany? Znaczy, że żreć mu nie dawali. Albo ten połykacz go tak strasznie wkurwił. No dobra, nie spodziewałem się, że będziemy tu psiaka szukać i połykacza. No chyba miski nie próbował zażreć. Dziwny jakiś ten pies. Dwa razy widziałem tak dokładnie obgryzioną kość. Raz w mrowisku, a raz jak przez tydzień nic nie jadłem, a potem złapałem kurę. Pewnie była najsmaczniejsza kura w jego życiu. Tu są psie ślady, ale jakieś małe. A ten diabeł to musi być wielkie bydle, jak go trzymają w takiej budzie. Jak się nie ma, co się lubi, to się idzie po śladach, jakie są. No dobra, no to szukajmy. Nie chcę mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie. Dobrze, moja złota. Ja pobruszę, a gdzie jeszcze i tak w ogóle? Niedługo wracam. No dobra. Pewnie się zablokowała i nie poszło dalej. Okej. Tutaj jeszcze mamy tablicę ogłoszeniową, później trzeba będzie sprawdzić. Chyba tam coś tutaj mamy. Widzicie? Coś nam tutaj się aktywuje. Zapiszmy sobie gierkę. Okej. Czyżby uciekł na drzewo? No to wygląda. Zobaczmy więc tego diobełka. Gdzie jest diobełek? Czy to faktycznie taki straszny kundelek? Jest i nasza zguba. Nie, no sympatycznie wygląda jak mój bryta. Dosłownie, idę prawie. Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? Ej, no naprawdę wygląda jak mój pies. Ma identyczne łaty. Masz tamtą człowieku. O nie, ani mi się śni. Jeszcze mi życzę miłe. Normalnie Brytan. No i co robimy? Odpędzimy psa, czy go uspokoimy? No cóż, możemy postąpić po wiedźmińsku, a możemy postąpić tak, jak to Witold chciał. Spróbujmy może odpędzić. Nie wiesz, co się robi z takimi wrednymi pieskami? Ja bym go pogonił kijem. No, tylko, że to jest jednak mało wiedźmińskie. Za to skuteczne. I po kłopocie. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej by mochać na zimne. Toż to jakiś alkoholik. Nie, ale przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić. Ależ proszę bardzo. Przed nim miód, powiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. Ano przedni, a ja przed psem uciekałem. Psem, co ja gadam? Potwór to był jeszcze diabelski. Dobrze go nazwali. No dobra. Jak to jest, że człowiek, który na co dzień igra z ogniem, boi się takiego małego psa? To potwór był, diabeł. Ja już to słyszałem. Tchórz jesteś i tyle. O, wypraszam sobie. Nie jestem tchórzliwy, tylko ostrożny. Wiesz, co by było, gdyby połykacz ogni nie zachowywał ostrożności? Gorąco. Pewnie usmażyłby sobie jezo? Zgadłeś! No, to teraz już wszystko rozumiesz. Powiedz. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A w jakim ja niby jestem w stanie? Popatrz na siebie, łajzo.
Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze to bzdura, a po drugie do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle. To przedstawienie może się źle skończyć. Chciałbym, żeby on to zrobił, więc może pogadajmy w ten sposób, bo jak damy drugą odpowiedź, jak się połyka ogień, wydaje mi się, że będzie chciał Witold zrobić tak, że sam to zrobi. A tak będzie bardziej zabawne. Dobra, nie będziesz mi tu mydlił oczu. Już ja znam takich jak ty. Słuchaj, no plan jest taki. Pójdziemy sobie teraz tą dróżką prosto na wesele, a po drodze trochę przetrzeźwiejesz. Ale... Cicho, milczeć jak mówię. Wiesz, to ja jestem? Szlachcic jestem. Krótko, nie odstępujesz mnie na krok. Wracamy na wesele, dajesz taki pokaz, że szanowni goście szczają po gaciach ze szczęścia. Są pytania? Nie słyszę. Dobrze. Jak dobrze, to dobrze. Idziemy. Okej. Okay. Trzymaj się blisko. Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno ryj się od dzikich zwierząt. Ja myślę, że nawet nie, ale... No taki jak diobeł, na przykład ten piesek, to z pewnością. Ale naprawdę wygląda identycznie jak mój piesek Brydan. Idento. Niedźwiedź! Niedźwiedź! To dzik! Chowaj się, ślepy duń. Nie, atuj mnie! Chuj, nie, niedźwiedź! Dobra, jakiegoś mamy tutaj rozciętego dzika, którego sobie ubijemy. Okej, dzik ognia to nie lubi. Ale twardy. Jest mocny. Okej, dzik załatwiony. Na poziomie 34, jak wcześniej mieliśmy na poziomie, tam nie wiem, 80. Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? Mam słaby wzrok. Poza tym jestem płakaczem ognia, a nie przyrodnikiem. A tak, byłbym zapomniał. O właśnie, nawet nie zapytałem, jak się zwą? Dawid Afternsborough. Słuchaj, Dawid, trzymaj się mnie, a nic ci nie grozi. Dawid! Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy. Proszę państwa, połykacz ognia się znalazł. Będzie robić przedstawienie, nie mogę się tego doczekać. Jam to nie chwaląc się sprawił. A co z diabołem? A bo ja wiem. Ujadał na połykacza, no to go odpędziłem. Myślałem, że sam wrócił. Nie wrócił. W ogóle nie ma po nim śladu. No to co? No to strał go pies. Nigdy nie lubiłam tego pchlarza. Uwaga, uwaga! Piękne panie, szlachetni panowie i wy, kochane dzieci! Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni! Szani, chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Uwaga! Dzik podpali coś. Chyba wygląda to, że sobie poradzi z zadaniem. Ale kto wie, co jeszcze, czy jeszcze czegoś nie odwali później. Pierwsza wiedźmińska robota. Znaleźliśmy połykacza. Uratowaliśmy mu dupę. Jakbym miał drugie życie, zostałbym wiedźminem. Naprawdę. Po jednym takim zleceniu już od razu stwierdzę, że chciałbym zostać wiedźminem. Ciekawe, czy by to nie chciał zmienić. Okej, swoją drogą tego psiaka to bym teraz akurat użył akcji, aby po prostu sobie powrócił. No ale... It's just a game, play for fun. A może byś rozegrał z nami partyjkę Gwinta? No pewnie, nie musisz partyjka mnie pytać, Gwinta. Kożełku. Nie musisz go obrażać. Kożełek. Mówię jak jest. Mariusz, Max TV. Mówię jak jest. Geralt z Rivii. Nie obrażam go, tylko mówię jak jest. A ja ci mówię, że go to obraża.
A co, twój kolega jest wielkoludem? Zamknij się! Grasz czy nie? Grajmy, grajmy! O co chcesz grać? No jak to? O wszystko, co mam! Nie wiedziałam, że jesteś hazardzistą. Tej nocy poznasz jeszcze inne moje zalety, dziewczyno. Wielkie zalety. Mamy taki zwyczaj, że ten, kto przegrywa, musi nosić ośle uszy. Nie moje zmartwienie, ja nie przegram. Dobra, no cóż, Gwinta to ja najlepszy nie jestem. W każdym bądź razie, spróbujmy. Zobaczymy, jak się tutaj nam potoczy los. Czy Geralt, czy też Witold będzie musiał chodzić z tymi, z oślimi uszami, to się okaże. Dobra, wywalimy sobie dwie słabe karty. Tą sobie wymienimy oczywiście. Super, całkiem dobra. Oraz także tą. No, zmiana w zasadzie bez znaczenia. W każdym razie rozpocznijmy sobie naszą gierkę. Dobrze, mgła działa tutaj nam. Okej. Wszystkich jednostki strzeleckie. Dobrze, w porządku. Natomiast oblężnicze mogę wystawić, to w takim razie nie będę używać strzeleckich. Na szczęście nie mam ich dużo, więc polecimy trzecią i pierwszą linią. Okej. Twardy zawodnik na starcie. 60. Dobrze, przebijemy teraz jego punktami. Możemy zrównać je lub przepić. Ja je przebiję. Okej. O to właśnie mi chodziło. Żeby doszło do takiej sytuacji. Mógłbym go teraz mocniej przebijać, ale na razie nie chcę. Podejdźmy na 15. Okej. Chciałbym, aby wysunął jakieś jednostki strzeleckie. Wygląda na to, że teraz tego nie zrobi. Dobrze, możemy zrównać albo walnąć już piątkę na dole. Pójdziemy górą na razie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. 20-20. Dobrze, nie dałem wcześniej tej mocniejszej jednostki. No dobrze, jesteśmy jakby na remisie. Może dobrze byłoby go teraz przebić jakoś. Bo tak, to nic tutaj nie zyskamy. Tylko, że mam tylko jedną tą jednostkę. Okej. Być może wygramy kolejną turę. Co to, cholera jasna? Tak, jestem na plusie. Tylko co on tutaj robi? Szpiegostwo. Szpieg dostaje się do obozu przeciwnika i zwiększa jego ogólną liczbę punktów. W zamian można pociągnąć dwie dodatkowe karty. Sprytnie. Dobra, pasujemy. O kurde. Nie wiem, czy do końca to chciałem zrobić. Co się tutaj odwala? Ile szpiegów? No dziwne to było w każdym bądź razie. Dobrze. No to rozpocznijmy tutaj bitwę. To jest szpieg. Tylko mogę go wsadzić tam. Nie chcę tego robić. Dobra. O! A cóż to, mogę dobrać kartę? Chyba na to wygląda. Dobra. Bierzemy Zoltana. O kurcze. Rozbudowało nam się trochę. Tego nie mogę zrobić. Tego też nie. No dobra, pójdziemy jednostkami strzeleckimi.
na barykadę. To mu przyznaję. Dobra. Obyśmy to wygrali. O kurde. Mamy problem. Czyli to miałem zrobić, tak? Nie chciałem tego zrobić! Ja pierdzielę. Przez przypadek se klikłem do cholery i wszystko teraz się obróciło nie tak, jak miało pójść. No już walnijmy, bo tutaj i tak to wtopiliśmy. Już nic w tej sytuacji nie zrobię. Nie z tak potężną ilością tej przewagi. Chyba, że... w zwarciu. Kurczę, jakbym coś miał na jednostki oblężnicze, to byłaby bajka. Ale no niestety nie mam tego. I nic tutaj nie jestem w stanie zrobić. Stawienie tych jednostek nic mi nie da. Dobra. I tak to już przegraliśmy raczej. Co tutaj zrobić? Zostawił już ją. Choć wiem, że to bez sensu. No i w tej sytuacji już mogę się po prostu poddać, spasować. No i mamy 1-1. No i co teraz z tego nam wyjdzie? Dychę. Zaktywować ją. Dziwne, jest odporna. Ups. No cóż, Geralt, czy też Witold będzie chodzić w uszach osła? Życie trudno, przegrałem. Przegrałeś, Wiedźminie. Dawaj to, co postawiłeś. Czyli wszystko! Wiecie, może się jakoś dogadamy. Nie wykręcaj się, tylko dawaj kasę! I co teraz zrobimy? Łatwo się przepuszcza cudze pieniądze. Przecież chciałem wygrać te pieniądze dla ciebie. Mnie w grobie są niepotrzebne. Ale przegrałeś i muszę zapłacić. Popatrzcie go, gada sam do siebie. Pewnie zdążył się upić. Nie będziemy skubać pijanego. Niech założy czapkę i będziemy kwita. Zaraz, zaraz! Moment, chwila! Musi mieć nauczkę. Zakłada czapkę i daje 5% wszystkiego, co ma. Słyszałeś? Zgadzam się. Dostaniecie swoje 5%. Czapkę będę nosił bez obawy. Jak trzeba, to trzeba. Witold von Everetz ma swój honor. Słyszeliście? Jest tak schlany, że uważa się za Witolda von Everetza! Przecież on już dawno nie żyje. No właśnie. Z tymi uszami wyglądasz bardzo interesująco. Czas się napić! W końcu to weselisko! Tak, tak. Pijemy, 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 bo czas ucieka. Wypijmy za zdrowie Wiedźmina i jego narzeczonej! Słyszałaś, Shani? Jesteś moją narzeczoną. Wiesz, co to oznacza? Nie. Co? Że powinniśmy się zachowywać jak narzeczeni. Czyli jak? Ja ci będę kadził, ty się będziesz opierać, a potem i tak wszyscy wiedzą, jak to się skończy. Ach, przednia zabawa, przednia! No, chodźmy dalej. Okej. Cóż, najchętniej bym... Dobra zabawa, ten git. Czekajcie. Dalej, cholera! Zróbmy coś jeszcze.
Ja chciałem wejść w ekwipunek i zdjąć te uszy, a tu się nie da. No dobra, będziemy zatem paradować sobie z tymi uszami. Zaraz, bo sobie tutaj możemy z panem lusterka pogadać, ale, to moment. Chociaż nie, on jest tutaj, to jednak tu mamy coś innego. Zobaczmy, co się tutaj wyprawia. No i na co się tak gapicie? Nie, to jednak nie to mam zagadać, a jednak tutaj. Napijcie się z nami! Kobietom nigdy okay. Nie odmawiam. Okej. Za waszą urodę! No i twoją szani oczywiście też. Zostańcie w zdrowiu! Niech ci szczęście sprzyja, biały. Okej. No to gulnęliśmy sobie. Ale to chyba wszystko, co mogliśmy już teraz tutaj zrobić. Natomiast coś jest jeszcze tutaj. Okej. Dobra, ale to wyżej musimy podejść. Tutaj były schody chyba gdzieś po prawej stronie. Tak, wejdźmy do środka. Tylko jak tu wejść? A nie, chyba po drabinie trzeba. No dobra. Popatrz. Ta drabina aż woła, żebyśmy weszli sobie na górę i pokonwersowali. Ale jak to? Ale co tutaj się tak dzieje? A jak inaczej można wejść do drabiny? Dobra, czy byśmy mogli sobie tutaj pogadać? Co chcesz go? Moment. Nie wykazuje się to jakąś specjalną interakcją. Okej, okay, usiądź. Tak po prostu? No to słucham. O czym chciałeś ze mną porozmawiać? Przepraszam, pokonwersować. No więc w zasadzie to... Tak? Wiesz, chodzi o to, że... No, wydłuż to z siebie. Ja... No właśnie, tak myślałem. Chodźmy na dół. Epicka rozmowa. Tak myślałem. Dobra, bardzo dużo ryczy, mało mleka. Do tej pory miałem do czynienia z prostymi dziewkami. A ty jesteś panią doktor. To chyba dobrze, że nie od razu tak cię, no wiesz, tylko bardziej romantycznie. Chodź już, chodź. Mieliśmy się bawić, więc się bawmy. Romantycznie. Wiesz, bawimy się cały czas. Ale czekajcie, dlaczego tu jest jeszcze jakiś obszar jakby taki, którym się zaznaczył? Przecież piernik to zwykła mąka, miód, jaja i przyprawy. Pozwolę się pan lusterko. Nie zgodzić. Przy robieniu piernika najważniejszą przyprawą jest czas. Słyszysz, Szani? Co on tam bredzi? Cicho, posłuchajmy, to się dowiemy. Jak to? Najważniejszą przyprawą jest czas? To czas nadaje mu odpowiedniej konsystencji. Czas sprawia, że jest idealnie chrupki na zewnątrz i cudownie wilgotny w środku. No, a ile tego czasu by trzeba? Tego nie znajdziecie w żadnym przepisie. Trzeba dać ponieść się zmysłom, żeby mogły dotykać czasu, wąchać go, a nawet chłeptać. Czas jest kluczem. Czas jest kluczem, witaj, Szani. Pozwolisz, że się przedstawię? Jestem Gaunter Odin. Piękna suknia. Do twarzy ci w tym kolorze. Dziękuję. Dużo o tobie słyszałam, ale nie wiedziałam, że jesteś kucharzem. Tak dużo wiesz o piernikach. Ja po prostu dużo wiem o wszystkim. Tak? No to ciekawy jestem, co wiesz o mnie. Zawsze byłeś tym gorszym bratem. Od dziecka zazdrościłeś Olgierdowi wszystkiego, bo chciałeś być taki jak on. No dobra. Zaraz, pytanie retoryczne raczej. Znaczy mnie? Witolda von Everett? Oczywiście. Dlaczego miałbym cię nie widzieć? Bo mam ciało Geralta. Wiedźmina. I kimże bym był, gdyby prawdziwa natura rzeczy była dla mnie niewidoczna? Kimś takim jak ty, czyli nikim. Nie chcę robić burdy w obecności damy, ale jeszcze raz mnie obrazisz. Nic mi nie zrobisz.
Wiem, że teraz bardzo byś chciał zachować się jak twój brat, pokazać, jaki jesteś mężny, ale bądźmy szczerzy, nic z tego nie wyjdzie. Nie jesteś nim, choć zawsze bardzo tego chciałeś. Okej. Postawmy się jako tak arogancki Witold. Bzdura! Nigdy nie zazdrościłem mojemu bratu. Owszem, był dla ciebie niedościgłym wzorem. Olgierd szybciej biegał, lepiej strzelał, był silniejszy. To Olgierd pierwszy nauczył się czytać, chociaż bardzo się starałeś. Kiedy dorośliście, to on wybierał dziewczynkę. Dla ciebie zostawały resztki. Przepraszam cię, Szani. Żałuję, że musisz wysłuchiwać tego... Nie łudź się. Szani też nie jest tu ze względu na ciebie, tylko na Geralta. Widać, pisana ci jest rola nędznej kopii. Przy okazji, Olgierd też tańczył dużo lepiej od ciebie. Łżesz jak pies! To mój brat! Kochałem go! Pytanie brzmi, czy ty byłeś dla niego równie drogi, jak on dla ciebie? Po śmierci zrobił ze mnie bohatera. W czasie mojej ostatniej bijatyki rzuciło się na mnie 5 chłopów. Nie przeczę. Chciałem się wycofać. Zbiegłem do piwnicy i tam mnie dopadli, jak szczura. A wiesz, co wtedy zrobił Olgierd? Opowiedział wszystkim, że sam się na nich rzuciłem. Ciekaw jestem, skąd to wszystko wiesz. Olgierd często przychodzi na mój grób. Upija się i opowiada o starych czasach. Nie widzi mnie, ale ja słyszę każde jego słowo. Stąd to wszystko wiem. Cóż, może kiedyś powie coś, co cię bardzo zaskoczy. Niby co takiego? Dłużej nie będę przeszkadzał. Miłej zabawy życzę, bo wiecie, czas... Czas ucieka. Szani, przepraszam, ja... Daj spokój, nie przejmuj się. Mieliśmy się bawić, pamiętasz? Chodźmy, noc jeszcze młoda. Okej. To wszystko ukażę. Olgierd był nie tylko moim bratem. Był moim najlepszym przyjacielem. Już daj spokój, wierzę ci. A teraz baw się, bo czas ucieka. No dobrze, powiem wam, że tutaj quest jest coraz to bardziej ciekawszy. Jednak ja na tym etapie rozgrywki zakończę już jego, ten quest jest naprawdę dość długi. A po prostu chciałem też przejąć się jeszcze troszeczkę czasu na inne rzeczy dzisiaj. Tak więc cóż, jeżeli odcinek wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę dla motywacji. Skomentujcie ten materiał, możecie go udostępnić, pokażę waszym znajomym. Oraz również, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a jesteś tutaj nowy, mam nadzieję przy widzu, kopnij suba, abyś na bieżąco otrzymał informacje odnośnie nowo przesłanych materiałów. A teraz czekamy już na kolejną ważną misję ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. A naprawdę będzie tutaj się działo, bo... No powiem wam, że teraz rozmowa z panem Lusterkiem, no jeszcze bardziej tylko podsycała moją ciekawość odnośnie kontynuacji tej przygód w tejże grze. Okej, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Bo...